Patrzcie na to. Jak gałązkę będzie gryźć. To jest get tired of biting then. Skóra czerwyk, patrzcie na to te. Siemano, godzina 6 rano. Sorry za chrypę. Płyniemy w poszukiwaniu pirani, samego rańca, tak więc trzymajcie kciuki, bo to jest jedyna rzecz ostatnia, która brakuje mi do mojej, że tak powiem, bucket listy zobaczenia tutaj w Amazonii. Wstaliśmy o godzinie 5:30, obawiałem się, że nikogo nie będzie. Że będę tylko i wyłącznie sam, ponieważ jak przyszedłem pod łódkę o 5:50, jak mówili, to było pusto. No ale są jeszcze 4 osoby, oprócz mnie jest cały szefowariat i idziemy szukać pirani tutaj w tej gęstwinie. Podobno łatwiej będzie je spotkać. Taką dość prymitywną wędkę. Tutaj gość powiedział, że one jedzą wszystko z reguły, nie tylko mięso. I łatwiej je w takich zbiornikach znaleźć, które są otoczone zielenią, jak w takich, wiecie, dużych, otwartych, jak tamta laguna. Tak więc mamy trochę mięsa na wędce surowego i będziemy łowić piranie, słuchajcie. Jest to sonido en el agua, así, normalmente. Es sonido de atrae. Puede ser de otros peces que están comiendo algo, saltando, o algo se está muriendo. Vienen por curiosidad y encuentran la caja. Tak więc, tutaj jak powiedział, że to jest dźwięk na przykład ryby, która powiedzmy umiera. Na przykład, no i piranie mogą być ciekawe, co to tam się stało. I mogą przepłynąć do tego kawałka mięsa. Podobno ostatnio 30 sekund i się złapały. Aj, zerwała się, słuchajcie, jeszcze raz. Zerwała się pirania. Ay. Cuidado los dedos. Daniel. La bota. A ver. Está loca. Está loca. Oh. Be careful. What are those ojos? Look, keeps biting. Patrzcie, mamy piranie. Esta es una de más o menos como 25 tipos diferentes de pirañas en el bosques tropicales. Qué mazembe te. Todos turistas en el celular. Watch qué mazembe te. Son totes. Wow. Está enojada, la despertamos. Los ojos. Sí. Parece loca, ¿no? Ya pueden alcanzar hasta 45 centímetros, es todavía es pequeña, ¿no? Patrzcie na to. Jak gałązkę będzie gryźć. To jest get tired of biting, then.
Skåret Sørbøk fast at det... Za namaha. Oczywiście będziemy popuszczać ją do wody. Diego, oli! La ramilla dentro, la pobre. Y se anima sí. A quitársela. Yeah, it's lindo. Beautiful fish, no? You can see. Sí, está lindo. La igual, si quieren comer piraña, está rica, pero no hay mucho que comer, ¿no? Ah, ya. Yeah. Quiero tomar una caipiraña. La gente normalmente no busca por pirañas para comer. Busca, bueno, peces más grandes. Pero si atrapan una grande, wow. Sí, pero... Puede ser el doble, el tamaño. 45 centímetros, por ello. No, ogólnie nie jedzą te piranie, bo są... Alguien quiere... Sí, ...gule ciała. Piranie? Bo nie mają dużo mięsa. Patrzcie, czerwona pirania. Qué chulo, está fluorescente. Pues esa está toda roja. Esto ya tiene que estarle a Neyce, yo creo. Vea, vea, la está dominando. Eso es bueno. Traten de atrapar un pez de estos en la mano y tengan mucho cuidado porque si no... No, no, pasa nada acá. Ya que vosotros me alejabas. Tal vez no. Yo creo que ya eso deja la Neyce. Wow. Sí, no, cuando... Me atrevo a coger. Chervona pirania. Me la recibo con la mano. A ver, ¿dónde está el anzuelo? Mira, me pensado. Ahora sí tienes que agarrarla y hacer el truco de la rama. Algunas personas pierden pedazos de dedos por... No, pues no quiero. Algo más que sale y te devuelvan pedazos. Oye, la naranjita. Es de piraña roja. Esto es súper piraña roja, diferente. Sí, diferente. Mira, estos. Wow, qué hermosos dientes. Beautiful teeth. Se parece a mi hermana cansada. Este video es para wow. Ella. Esta fue el dentista. Słuchajcie, zostaje wypuszczona. Pescador, sí. Sí. Otro pescador, ¿no? Sí, todo no. Muy bien. ¿Quién pescador? ¿Tú pescador? Yeah, yeah. No i cyk, do wody. Tak więc została wypuszczona do wody. Pięknie, moi drodzy, jestem zadowolony. Wszystko widziałem, co chciałem dzisiaj. Czekamy na delfiny. No, no, no. No, 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 pescado. De tren es la piraña. Esa. Sí. Vivita. Słuchajcie, widziałem już tyle tukanów, że chyba będzie można sobie jednego z nich wydziarać. Ostatni rzut oka na ośrodek, powiem wam, niesamowicie spędzone 3 dni. Chyba najlepsza decyzja, jaką podjąłem w Ekwadorze, żeby zrobić naprawdę dobrą wizytę w dżungli. Na zdrówko. I pakujemy się, no i zawijamy do Quito, myślę, że około 10 godzin stąd, bo plus minus strzelam do 2 godzin pewnie łódką, później 2 godziny do miejscowości Lago Agrio, plus minus to pewnie będzie ponad 4 łącznie, no i około 6 godzin do Quito, plus jeszcze z Quito się przetransportować i już wam mówię, jak to wygląda. W tej cenie tutaj, którą płaciłem za wycieczkę, jest tylko i wyłącznie dojazd do miejscowości Lago Agrio. Stamtąd musiałbym wziąć autobus do miejscowości Quito. I to nie jest żaden problem. Autobus kosztuje od 12 do 14 dolarów, w zależności jaka firma jedzie. Plus minus ma no, parę dobrych przerw pomiędzy, żeby zbierać ludzi. Autobus może jechać, mówią 6, może jechać 7. Z Teny też mówili do 6, a jechał 7. I jaki jest problem? Teoretycznie żaden, ale jeśli dojadę do miejscowości Lago Agrio, dojście, na stację autobusową zajmie mi 25 do 30 minut lub taksówka dolar albo 2. To są kolejne koszta. Plus wzięcie autobusu z Lago Agrio do Quito to jest 12 lub 14 dolarów i autobusy jeżdżą na końcowe terminale, albo terminal północny, albo terminal południowy i z tego terminala jest około godziny 30, żeby dojechać do centrum. Patent jest taki, że dzisiaj jest niedziela i autobusy dojeżdżają tylko i wyłącznie
mówię, do tych północnych części i jeżdżą do godziny 8 te miejskie, tak więc jeżeli tam dojadę, będę musiał wziąć taksówkę i ten autobus, który teoretycznie powinien być tańszy, bo kosztuje 12 lub 14 dolarów, w rezultacie będzie kosztował więcej, no bo muszę wziąć taksówkę jedną, później drugą i wyjdzie mi drożej. A stąd zapewniałem autobus za 20 dolarów i was dowożę do samego centrum. Także na to samo wyjdzie, a będę szybciej w domu, tak więc, moi drodzy, 10 godzin do Quito. Wariatuńczy już. O, morfo, niebieski motyl. Mało wracamy. Mniej więcej 2 godziny, tak jak mówiłem, powinniśmy płynąć łódką. Mamy takie tutaj delikatne pauzy w razie, jakbyśmy coś zobaczyli. I później około 2 godzin busem do miejscowości Lago Agrio, później około 6 do Quito i jeszcze przesiadka, zobaczcie, leci jakiś tam model, tak więc jest mocno, słuchajcie, Amazonia top, tak więc trzeba jeszcze zrobić jakąś fajną dziarkę na nodze. Jeżeli macie jakiś ciekawy pomysł, co mógłbym sobie wydziarać, piszcie w komentarzu, ale wydaje mi się, że jak ten film opublikuję, to już będę wydzierany, bo jestem chyba 2 dni do tyłu z filmami, tak więc lecimy. No i zmiana z łódki na autobus. Najpierw mam 2 godziny do miejscowości Lago Agrio. Piękne widoczki. A teraz jeszcze około 6 godzin do Quito, tak więc pięknie zielono w Ekwadorze. Wszystkich zachęcam do przyjazdu. Ostatnia część podróży przez puste Quito. Moi drodzy, godzina niemalże 23. Uploaduję filmy, przyjechałem do hotelu, dostałem prywatny pokój z 3 łóżkami, z prywatną łazienką, a zamawiałem z jednym łóżkiem i łazienką na zewnątrz. Gościu powiedział, że nie ma gości, tak więc może dać mi lepszy pokój. Jest zajebiście zimno, jesteśmy w Quito, myślę, że jest jakieś 5-6 stopni w nocy, przyjechałem w ten sposób. I troszkę mnie, że tak powiem, przeciągnęło tym chłodem. Mam telewizor. Płacę 4,25 dolara. Ale chyba będę chciał wrócić do tego, gdzie spałem wcześniej. Jakiś taki był lepszy klimacik. Całkiem dobry internet, bo w 20-30 minut jest w stanie wysłać mi film. I pokażę wam jeszcze, co, jakie cuda mamy w łazience, słuchajcie. Mamy poczekalnię, ławeczkę w
łazience, jakby ktoś na kogoś czekał pod prysznicem. Tak więc tak to wygląda. Całkiem okej, okay, no mówię. Czego się spodziewać za 4 dolary? Mogłem wybrać hostel za 10 w dormie. Ale nie ukrywam, że po 13 godzinach jazdy wolę spać w prywatnym. Nie chcę, żeby ktoś mi mówię, chodził, kręcił się. Tym bardziej, że mam dużo pracy. Jeszcze muszę filmy pouploadować, muszę porobić miniatury. No i słuchajcie, najlepsza rzecz, jak przyjeżdżacie po 13 godzinach, jesteście turbo głodni, wyciągacie z plecaka batona Ostrowita. Dobrze, że mam, słuchajcie, całą paczkę, no nie, całą paczkę to nie, ale sporo sprzętu od Ostrowita wyciągacie. I można, słuchajcie, i spokojnie spać. Wstanę rano, zrobię krótkie podsumowanie Amazonii. Już nie będziemy pewnie szybko do tego wracać, tak więc ubieram się, słuchajcie, chyba w bluzę albo skakuję pod koc. Idę spać i rano powiem wam co i jak. Do zobaczenia za chwilę. Moi drodzy, Quito, Ekwador. Raz, a porządnie chciałbym zakończyć tutaj serię z dżungli amazońskiej. Najpierw 2 czy 3 dni w miejscowości Tena, gdzie odbył się tour, który oceniam. Na początku oceniałem wysoko, bo nie miałem porównania z tym, co miałem później. Strzelam, że na początku oceniałem go tak na 6-7 na 10. Po zobaczeniu drugiego turu, który był w Cuyabeno, oceniam tour z Teny na 2-2,5, a ten z Cuyabeno oceniam na takie mocne 9. Co do cen, bardzo dużo pytań dostałem, ile kosztuje taki tour. Mniej więcej tury zaczynają się chyba od 220 dolarów za dwie noce, 3 dni. To muszę powiedzieć, kurczę, Piotrek, to jest drogo, ale trzeba wziąć pod uwagę fakt, że ja wziąłem tour za 250 dolarów, spałem w dormitorium, w którym nikogo nie było. Jakość miejsca była bardzo wysoka, łóżka były wygodne, noclegi bardzo spoko. I co do jedzenia, słuchajcie, w moim trzydniowym turze, dwie noce, miałem 8 posiłków. Śniadanie, obiad, kolację dnia pierwszego, śniadanie, obiad, kolację dnia drugiego, śniadanie i wyjazd już z Cuyabeno i jeszcze obiad w miejscowości Lago Agrio. Jakby tak policzyć sobie plus minus za każdy posiłek 5 dolarów, no bo to jedzenie było całkiem okej, okay. Można było wziąć zawsze dokładkę ryżu, czy tam jakieś sałatki, czy czegoś. Zawsze mieliście małą przystawkę, danie główne i deserek plus picie, nieograniczona ilość wody, kawy, herbaty. I mówię, licząc 5 dolarów za taki posiłek razy 8, to na dzień dobry wychodzi wam 40. Licząc 20 dolarów za dobę, bym powiedział nawet 30, za taki hotel można dać spokojnie, bo jest naprawdę w dobrych warunkach, to policzcie dwie doby razy 30 dolarów, to macie 60. No i te jedzenie, które i tak musielibyście gdzieś kupić, no to daje wam łącznie 100. No i zostaje wam te 150, które wydajecie na tury. Turów było bardzo dużo. Czyli powiedzmy, jedliśmy rano śniadanie, mieliśmy godzinę, jechaliśmy na tur 4-5-godzinny, wracaliśmy na obiad, jedliśmy obiad, mieliśmy godzinę przerwy i znowu 4-godzinny tur, wracaliśmy na kolację i byliśmy lekko wymęczeni. Tak było cały czas. Co jest dobrym patentem? Każdy dzień więcej, który weźmiecie sobie w tych lożach, to już jest tylko dopłata jakichś tam, nie wiem, 20-30 dolarów. Czyli jeśli dwie noce kosztuje 250, to trzy noce będzie kosztowało, powiedzmy, nie wiem, 270-280. Cztery noce będzie kosztowało 300 z groszem, 310-320. Wszystko zależy, jaki będzie lodż. Ja spałem w tym Bamboo Lodge, polecam, naprawdę spoko, ale myślę, tak jak mówiłem wcześniej, dowolny lodż, który byście wzięli, oferowałby bardzo podobną jakość. Myślę, że te wszystkie loże, które są, mają bardzo dobrych przewodników i mają dobrą jakość pewnie tego, co jest na miejscu. Nie byłem w innych, więc ciężko mi się wypowiadać i nie to, żebym typowo polecał ten jeden, ponieważ w nim spałem, nie miałem tam żadnych, nie wiem, zniżek, po prostu zapłaciłem jako normalny gość za usługę, czy robię wideo, czy nie robię wideo, po prostu zapłaciłem, też nie chciałem się pucować w stylu, o, dajcie mi tu 10 euro, 10 dolarów niżej, bo zrobię filmiki. Nie chciałem tego robić, chciałem być traktowany na równi jak wszyscy inni, którzy tam po prostu byli.
Jestem bardzo zadowolony. Mówię, mnóstwo atrakcji. Jeżeli nie widzieliście filmów wcześniejszych, zobaczcie. 7-metrowe, słuchajcie, anakondy, węże boa, tarantule, różowe pingwiny, piranie, 6-7 rodzajów małp, 5 rodzajów tukanów, ogólnie chyba ze 30 rodzajów ptaków. Wiedza tych przewodników jest ogromna. To mnie najbardziej interesowało, bo o co byście je zapytali, to byli w stanie wam odpowiedzieć. Na początku byłem pierwszego dnia całego w grupie hiszpańskojęzycznej. Możecie sobie wybrać przewodnika, który wam będzie mówił po angielsku. Drugi dzień było tak, że prawie wszyscy oprócz jednego gościa mówili po hiszpańsku, więc gość najpierw mówił po hiszpańsku, później tłumaczył na angielski, a później cała grupa stwierdziła, że przecież wszyscy rozumiemy po angielsku. No i pomimo, że to grupa hiszpańskojęzyczna z wyjątkiem jednej osoby, będzie przewodnik mówił po angielsku. Bardzo fajnie, byłem zadowolony, najadałem się tam, chociaż pierwszego dnia nie najadłem się na obiedzie. I wziąłem za mało ryżu chyba, a tak ogólnie cały tur oceniam bardzo, bardzo spoko. Mówię, cenowo $250, inne loże oferowały mi ciut taniej, 220, 230, ale nie mieli wycieczek na ten dzień, kiedy ja chciałem. Miałem dość ograniczony czas, wróciłem do Quito, za chwilę wylatuję, tak więc bardzo fajnie. Zmęczyła trochę ta podróż, no bo jak wstałem tego samego dnia wczoraj o godzinie 5 rano, najpierw była wycieczka przed 6 rano, aż do śniadania. Śniadanie, po śniadaniu o 9.30 wyjechaliśmy łódką, następnie autobus do Lago Agrio, obiad, no i jeszcze kolejny autobus i taksówka. W domu byłem koło godziny 11, tak więc cała przeprawa zajęła 14 godzin chyba, ale było warto. Naprawdę stwierdzam, że jest to najlepsza przygoda, jaką miałem. Czemu nie pojechałem na Galapagos? To jest też ważne pytanie. Na Galapagos trzeba zrobić test na dzień dobry, który nie jest najtańszy, przeloty nie są najtańsze, podatek turystyczny $100 i $20 karta turystyczna, więc na dzień dobry, jeżeli przelatujecie do Galapagos, plus minus sam przelot z testem, z tym podatkiem turystycznym, wyniósłby wam, wy was, przepraszam, jakieś $300 plus minus sam dolot. Powrót też kosztuje około 100 coś, no i później powrót z Quito gdziekolwiek do Kolumbii to jest plus minus $200, więc same loty i podatki, żeby dolecieć na Galapagos, to jest koszt mniej więcej 500-700 dolarów nawet, tak bym powiedział, mówię, przelot Quito Galapagos, Galapagos Quito, Quito Bogota, albo wylatując gdziekolwiek. Mówię, nie na ten raz, postaram się kiedyś jeszcze pojechać do Galapagos i mówię, ogólnie jestem bardzo, bardzo zadowolony z całej wycieczki i mega zadowolony, że udało się to zrobić. Moi drodzy, kończę, idę się wymeldować z tego hotelu, idę do kolejnego, tak więc miałem się jeść na dupie, a okazało się, że tu jest zbyt zimno, żeby siedzieć, tak więc uciekam. Fajnie, mam nadzieję, że wam się podobało. Dzięki za łapki, dzięki za komentarze, dzięki za udostępnianie. Za wszystko, jesteście naprawdę dobre mordki. Widzimy się w kolejnych odcinkach, a powiem wam, że to, co szykuję na tą podróż, to naprawdę będzie owi. Elo!